Nie wszystko złoto, co się świeci, jednak no. Fajnie by było, jakby wszystko, co się świeciło, to złoto. Wtedy byłoby tyle złotych rzeczy. Żarówka, lampka, lampy w samochodzie. Lampy w samochodzie musiałyby być zamykane na kłódkę, żeby ich nie ukraść. O czym ja gadam? Nie przerywajmy wątku wirdusów. Był wirdus tamten, owy mroczny. Teraz będzie wirdus ten prawdziwy, oryginalny, czyli złoty wirdus. Broń, która jest narzędziem, w pewnym sensie ozdobą, która nie jest zbyt często używana do walki. Broń o złotym ostrzu, czerwonej rękojeści, niebieskich kamieniach i czarnych przyzdobieniach na ostrzu. Jest to broń, którą przekazuje się osobom, które w sposób historyczny zasłużyły się jakoś dla królestwa. Czyli niewiele jest osób takich, ponieważ w historii królestwa z imienia jest nazwanych, powiedzmy, nie wiem, 20 osób. A to niedużo na wielomilionowe społeczeństwo. Przynajmniej tak statystyki mówią, że mieszka tam milion osób ponad. Co do samego złotego wirdusa? Lepszej jakości niż mroczny. W końcu mroczny został znaleziony nie wiadomo gdzie i nie wiadomo co wcześniej nim robiono. A złoty wirdus każdy indywidualnie jest przekazywany nowemu właścicielowi i już do jego śmierci jest jego. A co po jego śmierci? Prawdopodobnie taka broń albo trafia do składów magazynowych królewskich, albo ulega utylizacji. Przekuwa się on na coś innego. I to by było na tyle. Do zobaczenia.